Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie myszki od firmy Gamdias. Wielu z Was mogło jeszcze nie słyszeć o tej firmie, ponieważ dopiero szykuje się ona do szturmu na polski rynek. Za mną stoi myszka optyczna. Generalnie ta firma zajmuje się typowo akcesoriami dla graczy, dlatego będą też słuchawki, klawiatury mechaniczne i inne myszki. Także podkładki i ciekawe akcesoria. Natomiast dzisiaj na pierwszy ogień idzie myszka optyczna Demeter. Sugerowana cena detaliczna tej myszki ma wynosić 79 zł, tak więc może spokojnie konkurować cenowo z takimi myszkami jak chociażby znane Bloody V5 czy V7. Za chwilkę ją sobie obejrzymy dokładniej, zobaczymy jak będzie wyglądała po wyjęciu z kartonika. Poczytamy sobie też o jej cechach, których jest no, dość dużo jak za tą cenę. Zapraszam Was do oglądania. No dobrze, przed nami myszka Demeter firmy Gamdias, czyli bardzo nowa propozycja na rynku. Jak widzicie, ta myszka jest jeszcze nowiutka, nie rozpakowana. Już ją odplombuję i będziemy się za chwilkę jej przyglądać. Jednak jeszcze na początek rzucimy na opakowanie okiem, co tam ciekawego producent nam przekazuje. Tak więc widzimy samą myszkę już przez okienko, widzimy też obrazek, całkiem fajne opakowanie. Mamy też takie podstawowe cechy, czyli wbudowana pamięć w myszkę 64 KB, 6 przycisków oraz 2000 dpi na sensorze optycznym. No, całkiem przyzwoicie. Mamy tracking, czyli śledzenie powierzchni, zaawansowany sensor optyczny. Wymiary myszki, ilość klawiszy 5 plus 1, rozdzielczość do 2000 dpi, częstotliwość próbkowania 125, 250, 500 i 1000 Hz. Budowana pamięć 64 KB, żywotność przełączników pod przyciskami aż 10 milionów klików. No, bardzo dużo. Nie jest napisane, czy są to omrony, czy coś innego, ale 10 milionów to już robi wrażenie. Dwumetrowy kabelek zakończony wtykiem USB z podłacaną wtyczką oraz oprogramowanie Gamidas Hera. Mamy wymagania systemowe Windows XP Vista 7.8, port USB i połączenie sieciowe do instalacji oprogramowania. Zawartość opakowania. A z drugiej strony informacje o trzech profilach, nagrywaniu makro i tak dalej, ale to wszystko wyjdzie w testach, bo myślę, że nie ma sensu się teraz nad tym rozwodzić. Z tyłu opakowania mam jeszcze troszeczkę informacji marketingowych i taki obrazek żywcem wyjęty jakby z jakiejś gry. No, czyli sprzęt typowo dla graczy, widać na pierwszy rzut oka, a teraz ją sobie rozpakujemy. Ok, w środku mamy instrukcję do myszki, opis podstawowych przycisków, funkcji. Mamy też naklejkę, raczej dwie naklejki, dwie wersje kolorystyczne i sama myszka. No i zobaczcie moi drodzy, sam kabel mamy co prawda bez oplotu, natomiast mamy organizer z rzepem, taki paseczek do spięcia nadmiaru kabla i sama wtyczka o takim dość fantazyjnym kształcie z logo Gamidasa, faktycznie jest pozłacana. Co do kabelka, no to raczej taki zwyczajny. Jakoś super się nie układa, nie jest też za bardzo sztywny, a sama myszka, no cóż, jak na mój gust jest to raczej średni rozmiar, nie jest ona tak duża jak chociażby myszki Bloody, za to jest całkiem wysoka, tak więc jak dłoń sobie położymy, to myślę, że będzie całkiem ok. Jak widzicie, symetryczna, nieprofilowana, czyli typowa myszka uniwersalna. Pokryta jest bardzo fajnym tworzywem, takim stawiającym właściwości antypoślizgowe. Mamy tutaj kilka nacięć, które też zapewne poprawią nam chwyt. Po bokach mamy taki twardy plastik chropowaty, też do zapewnienia dobrego chwytu. Po drugiej stronie jest dokładnie to samo, także mamy po dodatkowym przycisku tutaj i tutaj. Natomiast przyciski główne no, chodzą jak na razie tak dość przeciętnie. Mamy przycisk do zmiany DPI oraz rolkę. Rolka jest całkiem szeroka, gumowana, wygląda fajnie, działa też jako przycisk oczywiście. I wydaje mi się, że rolka oraz ten element będą podświetlane, ale to już zobaczymy sobie w testach. Generalnie kształt tych przycisków jest fajny, sama myszka ma też taki dość ciekawy kształt pomimo tej swojej prostoty. Te klawisze z boku nie wyglądają jakoś rewelacyjnie, jest to taki zwykły plastik udający aluminium. No i jeszcze tak patrząc na zakotwiczenie kabla, wydaje się być całkiem solidne, powinno to dużo wytrzymać. A od spodu, moi drodzy, co my tutaj mamy? Sensor optyczny i ślizgacze.
Są dwa, dość wąskie, ale wydają się być takiej w miarę dobrej jakości. Od razu jednak mam wrażenie, że nie jest to aż taka jakość jak w myszkach renomowanych, znanych już producentów. Ale oczywiście tamto są zupełnie też inne ceny tych myszek i też jakość ślizgaczy jest wyższa. No mi się wydaje, że są to takie podstawowe ślizgacze teflonowe, które wytrzymają bez problemu jakiś dłuższy czas grania, ale bez rewelacji. To są takie moje pierwsze wrażenia, oczywiście mogę się mylić. Zobaczymy, jak troszeczkę tą myszkę potestuję, jak będzie się zachowywała, jak będą się zużywać ślizgacze, jak będzie się zachowywał ten materiał na górze i jak będą działać przyciski po jakichś 2-3 tygodniach grania tą myszką. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!